chwilą, który mieliśmy w recytacji pani, oczywiście jest wstępem dotyczącym legendy, czy też gadki. Gadki, którą kiedyś Adam Chętnik zebrał na terenie Kupiorczyzny odnośnie powstania. No, prawda jest trochę inna. Ja postaram się państwu powiedzieć, jak to z tym bursztynem naprawdę było. Już? Dobrze. Dobrze. To znaczy ja i tak będę pokazywał państwu i myślę, mam nadzieję, że ja mam swój. Jestem przygotowany oczywiście. Proszę państwa, bursztyn, no państwo na pewno wiecie, ale nie wszystkim bursztyn kojarzy się z Kurpiowszczyzną, bardziej kojarzy się jednak z Bałtykiem, z morzem. Ten bursztyn, który jest znajdowany na plażach nadbałtyckich, na Sambii, czy też ten, który tutaj znajdujemy na nadnarwiańskich gruntach, to jest ten sam bursztyn. Mianowicie to jest bursztyn, który jest żywicą drzew. Ogólnie mówimy drzew iglastych. Taką nazwę kiedyś uczeni niemieccy nadali, to się nazywa sosna bursztynodajna. Określenie szeregu drzew iglastych do tej pory niestety nie wiemy, jakie to były rzeczywiście drzewa, które tak obficie wydzielały tą żywicę. Tutaj na slajdzie państwo macie układ kuli ziemskiej około 40-50 milionów lat temu. Interesuje nas ten region. To jest tak zwana Fenoskandia albo Fenosarmacja. Tak 40-50 milionów lat temu wyglądała nasza Ziemia. Jeżeli można o następny slajd. I tu mamy właśnie już w zbliżeniu. To jest mniej więcej teren obecnej Skandynawii. To jest teren Morza Bałtyckiego. To jest układ świata, który w okresie eocenu tak wyglądał. I nadal, jak już wspomniałem, nie wiemy skąd ten bursztyn się wziął. Analiza morfologiczna drzew i bursztynu, który jest do dyspozycji naszych badaczy, nadal nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Wiadomo, że sosny, czyli te drzewa, które wtedy tak obficie wydzielały tą swoją żywicę, miały niską produkcję drewna, a dużą produkcję korka. W związku z tym, co dawało możliwość dużego żywicowania. Wiele badań, które zostały przeprowadzone między innymi w badaniach spektrograficznych podczerwieni, nadal nam nie wyjaśniają, nie identyfikują dokładnie drzewa. W związku z tym nadal funkcjonuje ta nazwa sosny bursztynodajnej, chociaż są już pewne jakby przybliżenia, które z drzew mogły być tymi drzewami, które tak obficie żywicowały. Mianowicie, niektórzy uważają, że jest to gatunek cedra. Też drzewa z rodziny sosnowatych. Inni badacze uważają, że jest to soplica australijska. Ostatnie badania z kolei mówią o modrzewniku i sośnicy japońskiej. Wszystko są to oczywiście drzewa obecnie u nas niewystępujące. Pamiętajmy jednak, że eocen jest to okres, w którym do 60 stopnia szerokości geograficznej północnej jest granica palm. To jest teren, gdzie my teraz mamy tutaj klimat w zasadzie umiarkowany i zimny. Poprzednio to był teren klimat subtropikalny, a dopiero zaczynał się ta część umiarkowana. Czyli mieliśmy zupełnie inny układ, jeżeli chodzi o roślinność. Także nie możemy tego przekładać na to, co jest obecnie. I badania morfologiczne pozwoliły paleobotanikom oznaczyć 300 gatunków drzew, krzewów i roślin zielonych lasu bursztynodajnego. Ponieważ głównie przeważają tam szczątki sosen i dębów, uważa się, że to był las sosnowo-dębowy. Przy czym rosły tam, jak wspomniałem, palmy, magnolie, drzewa cynamonowe, tuje, cyprysy. Zatem jest to dosyć nietypowe dla tego, co mamy w tej chwili na północy i na tym terenie. Następne pytanie, bardzo ważne, do którego jakby jeszcze
na które odpowiedź jeszcze nie padła, to jest dlaczego, te drzewa tak żywicowane. Każdy z Państwa, będąc w lesie, nie wiem, w sadzie, widział żywicę, prawda? Ale te ilości żywicy, które nawet te drzewa sosnowe wydzielają obecnie, to są nikłe, co prawda były przez pewien czas prowadzone jakby takie badania dotyczące żywicowania obecnych drzew, ale one są niewspółmierne ilości do tego, co Państwo wiecie, jeżeli chodzi o bursztyn. Bursztynów jest masa, jeżeli chodzi o ilości. Wielka kopalnia na Sambii to jest kopalnie odkrywkowe, tak jak u nas węgiel brunatny się kopie, tak się tam kopie bursztyn. Zatem ilości wydobywanego bursztynu są idące w dziesiątki i setki ton. A zatem co było powodem tego tak dużego żywicowania? No i tutaj też nie ma odpowiedzi, mamy tutaj pewne przypuszczenia. Więc mogło to być wywołane przez zranienie lub zainfekowanie roślin grzybami. Drzewa, które były na peryferyjnym swoim zasięgu, czyli w przypadku na przykład tych drzew, które dochodziły tutaj do pasa palm i te wyżej, zasięg peryferyjny mógł spowodować to, że klimat powodował tak duże żywicowanie. No i jeszcze jedna teoria, mianowicie związana jest z dużym wulkanizmem, to znaczy dużo było popiołów wulkanicznych i być może te popioły wulkaniczne zatykały aparaty szparkowe roślin i w związku z tym to powodowało zwiększone wydzielanie żywicy. Nagromadzenie dużej ilości bursztynu w złożach bałtyckich można tłumaczyć dominacją tych drzew bursztynowych w lasach rozprzestrzenionych i trwających przez miliony lat, bo my mówimy eocen, to jest 40-50 milionów lat temu. Następny jakby etap dotyczący naszego bursztynu to jest duży przeskok, kilkadziesiąt milionów lat, ale o tym będę mówił w następnym czasie. Zatem trwanie lasów bursztynowych są to dziesiątki milionów lat, zatem ta żywica przez tyle lat spływała i coś się musiało z nią dziać dalej. I te, jak wspomniałem, współczesne porównywalne drzewa, które występują, które kiedyś występowały w lasie bursztynowym, to w tej chwili to są jest Ameryka, Chiny, Indonezja, Malezja, Japonia, Oceania, Australia oraz Afryka. Czyli bardzo daleko od nas, zatem mamy tutaj dosyć dużą skalę niemożności porównania tego, co się dzieje w tej chwili na tym terenie. Proszę bardzo, następny slajd. Proszę Państwa, mamy tutaj układ taki, jaki jest w tej chwili z nałożeniem właśnie okresu eocenu. To jest obecnie Morze Bałtyckie, to jest układ kontynentu oceańskiego i układ, który mamy w tej chwili, tu jest oczywiście Polska i Morze Bałtyckie z Zatoką Wiślaną. Drzewa, które rosły w tymże lesie, umierały. Ale ponieważ ten las był dosyć bardzo wilgotnym lasem, bardzo dużo było rzek, drzewa, zarówno całe, jak i kawałki drzew spływały rzekami do tak zwanej głównej rzeki, która jest nazywana umownie rzeką Eridianos. Ona, nazwa pochodzi z mitu o, to znaczy nie z polskiego mitu, ale to jest coś w rodzaju jak ta nasza gadka o kurpiach, która dotyczy powstania, to jest mit grecki, który informuje nas o tym, że do rzeki Eridian spadł syn Boga Słońce, który chciał powozić jego powozem. Niestety nie miał tych umiejętności, więc spadł do rzeki Eridian, a jego siostry płakały i w związku z tym te łzy to są właśnie bursztyny. Ta rzeka Eridian została umownie nazwana, pani profesor Ceranowicz z Muzeum Ziemi nazwała tak tą rzekę, żeby mieć punkt odniesienia do tej legendy starożytnej. I otóż te rzeki płynąc dopływały do tej rzeki naszej największej, a ta z kolei miała swoją deltę. Poproszę bardzo o następne. Jest to materiał, który był gromadzony, w tej chwili widzicie Państwo, to jest Zatoka Wiślana, a ta delta, my ją umownie nazywamy chłapowsko-sambijską. To jest delta, gdzie ten cały materiał spływający z północy się gromadził. Jest to tak zwana, geolodzy określają, niebieska
ziemia, co ma potem odniesienie już w słownictwie, które na kurpiach też było używane. Ta delta to oczywiście było ujście rzeki Rydian do Morza Eocyńskiego. My w tej chwili mamy jakby odwrócenie tego układu. W tej chwili jest to morze, a tutaj jest ląd. Żywica, leżąc przez miliony lat w tej delcie, ulegała wielkim przemianom, głównie fizycznym i chemicznym, co doprowadziło do właśnie powstania, czy też utworzenia się bursztynu. Bo to jest szereg procesów fizyko-chemicznych i tak naprawdę my do tej pory nie wiemy, co się stało, że ten bursztyn powstał. Skupiska tego bursztynu w dorzeczu Narwi, jeżeli można następny, są efektem następnego okresu. To jest tak zwany okres pleistocenu, trochę nie zawsze, ale może najbardziej obrazowy, to jest okres tak zwanej epoki lodowcowej. Tutaj mówimy już o okresie od 1 700 000 do 10 tysięcy lat. I ten okres lodowcowy spowodował to, że nasuwające się z północy lodowce pchały przed sobą masy żwiru, piasku, lodu, wszelkiego materiału, który był między innymi zgromadzony w tej delcie tutaj chłopowsko-sambijskiej. I największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o bursztyn kurpiowski, ma najprawdopodobniej zlodowacenie, zwane zlodowaceniem Wisły albo północno-polskim. To jest 115 tysięcy lat do 10 tysięcy lat temu. Proszę, tak? I tu mamy, proszę Państwa, układ lodowców, które na naszym terenie zostawiły swój ślad. Dla nas najważniejsza jest ta linia czerwona. To jest właśnie to lodowacenie Wisły i to jest naniesiony materiał, który na terenie nadnarwiańskim ma grubość od 70 do 100 metrów. Oczywiście są wcześniejsze zlodowacenia, to jest najstarsze zlodowacenie, tak zwane zlodowacenie Narwi, i ten materiał pleistoceński zawiera właśnie bursztyn. Przy czym chciałbym Państwu powiedzieć taką rzecz. Złoża pierwotne, czyli złoża tej w Dolinie Chłopowskiej, w delcie chłopowsko-sambijskiej, to są złoża, które mają, tak naprawdę nie wiemy jaką grubość. My w tej chwili eksploatujemy złoża tak zwane powierzchniowe, czyli dochodzimy w przypadku kopalni sambijskiej do kilkudziesięciu metrów. Ale największe złoża bursztynu są w okolicy Chłapowa, tylko że one są na głębokości ponad 100 metrów. To świadczy o tym, że ten materiał był gromadzony i następnie ta zewnętrzna warstwa została przesunięta na tereny między innymi nadnarwiańskie. Możemy tak, bo myślę, że tu będę się trochę śpieszył, bo czasowo wydaje się, że jesteśmy trochę opóźnieni. Proszę Państwa, ten lodowiec, który przywędrował tutaj do nas, w pewnym momencie ustąpił, czyli lodolód się cofnął. Mamy tutaj układ, który został, który zachował się po odejściu lodowca. Ta część, te ciemne, to są moreny czołowe. Tutaj jesteśmy właśnie Łomża, Ostrołęka. I tutaj w tym momencie mamy wyraźnie zaznaczono inny kolor, inne usytuowanie na mapie. Otóż kiedy lodowiec się cofał, spod niego wypływała woda. Woda, która wymywała między innymi materiał, który był pod tym lodowcem. Ta woda uformowała, jak to geolodzy nazywają, równinę zandrową. To jest równina kurpiowska. Zand to rozległa równina zbudowana z piasków, żwiru osadzonych na przedpolu lodowca. Wspomniałem o tym, że ona tutaj u nas ma tą grubość do 100 metrów, ale w międzyczasie ona przez szereg lat ulegała rozwiewaniu, rozmywaniu, utworzyły się bagna. W związku z tym ten teren był z jednej strony bardzo korzystny dla rozwoju roślinności, ale z drugiej strony też był bardzo dobrym terenem, na którym można było rozwijać osadnictwo. A zatem bursztyn, o którym my mówimy na kurpiach, może nie zawsze słusznie nazywany bursztynem kurpiowskim, to jest bursztyn bałtycki, czyli to ten sam bursztyn,
który jest także nad morzem. Z tym, że to jest bardzo ciekawa rzecz, bo możemy zmienić, proszę bardzo, ja tylko powiem taką uwagę, mianowicie bursztyn kurpioski można wyróżnić w jakiś sposób ze względu na to, że on został poddany wielu różnym wpływom, którym nie został poddany bursztyn bałtycki w swoim pierwotnym złożu, a zatem poprzez to, że był transportowany, poprzez to, że był przesuwany, poprzez to, że był poddawany różnemu działaniu środków zewnętrznych, począwszy od powietrza, słońca i innych wszystkich elementów związanych z przepłukiwaniem wodą, on jest bardziej atrakcyjny w sensie jego koloru. Jest bardziej zróżnicowany. Bursztyn bałtycki, czy też bursztyn sambijski jest bursztynem bardziej jednolitym, jest kolorem zbliżony do tego popularnego koloru, najbardziej popularnego koloru, jakim jest kolor tak zwany bursztynowy, a u nas jest to duża różnorodność, jeżeli chodzi o ten, o tą kolorystykę. I te znaleziska bursztynu na terenie nadnarwiańskim były oczywiście nieodzownym elementem, jeżeli chodzi o życie tych ludzi na tych terenach. Wiadomą rzeczą jest to, że w związku z tym ukształtowaniem polodowcowym, głównie na prawym brzegu Narwi te znaleziska były dokonywane. Z tym, że oprócz tego, że ludzie to znajdowali, no, było to też jako swego rodzaju bogactwo na terenie Kurpiu, ale postanowili poszukać tego bursztynu. I zaczęli się po prostu tym bursztynem interesować. To, że Dolina Zandrowa ma określoną budowę, spowodowało, że wytworzyły się pewne sposoby poszukiwania tego bursztynu. Ponieważ, jak wspomniałem, Zandr Kurpiowski, a głównie w ogóle Zandr, to są piaski. Próbowano je poszukiwać bursztynu w bardzo różnorodny sposób. Mianowicie rozpoczynano tak zwanego bicia próby. Bicie próby polegało na tym, że na przykład takimi widełkami kłuto ziemię. Ponieważ teoretycznie rzecz biorąc, piasku nic nie powinno być, jeżeli trafiano na coś, co czepiało o te szpikulce, można było podejrzewać, że jest to bursztyn. Innym rodzajem bicia próby były tak zwane drągi albo kije próbne. Pierwotnie one były wykonane z drewna, potem były już robione dolna część z metalu, wbijając w ziemię i po wyciągnięciu na tych zadziorach pozostawała ziemia. Tutaj znaczenie ma to, o czym wspomniałem wcześniej, tak zwana nazwa modra ziemia, to jest nic innego jak niebieska ziemia nazywana przez geologów, to modrą ziemię właśnie znajdowano na tych zadziorach, a znajdowali między innymi tacy bursztyniarze, to jest zdjęcie z 1890 roku przez Franciszka Malinowskiego, bursztyniarz z Wolkowych. To jest taki majster, który potrafił rozpoznać, czy w tej ziemi jest bursztyn, czy też go nie ma. Brał do ręki tą ziemię, rozcierał w zależności od tego, jaki miała kolor, powiedział, tu kopiemy i w związku z tym rozpoczynano kopanie. A kopano właśnie takimi między innymi narzędziami, które Państwo tutaj mają, w zależności od tego też, na jakim gruncie kopano, używano tego rodzaju narzędzi. Czyli jest łopata, rozbijacze żelazne, to jest taka łopata długa, która umożliwiała kopanie coś podobnego, jak jeżeli chodzi o torf. Pogłębiacze żelazne, łyżki oskardowe, łyżki lekkie, próbne. Tego rodzaju łyżki były używane, gdy grunt był podmokły, woda odciekała. To są też szufle drewniane wtedy, kiedy trzeba było w gruncie podmokłym kopać. No i tu piasek odsypywano na bok, żeby nie przeszkadzał. Największe zainteresowanie wydobyciem bursztynu przypada na pierwszą połowę XIX wieku, chociaż ślady przemysłu bursztyniarskiego sięgają XVIII wieku. W 1796 roku ze Starych Prus nad Narew przybył Wolfram de Woza i zaczął poszukiwania w lasach w okolicach Wolkowej, potem w wsi Chełchy. I kopalnictwo w dorzeczu Narwi rozwinęło się szczególnie na Wysoczyźnie Ciechanowskiej, Równinie Kurpiowskiej, Wysoczyźnie Kolneńskiej i Kotlinie Biebrzańskiej. I w tym okresie w zasadzie każdy mógł poszukiwać bursztynu w wodzie, w bagnach, no w zasadzie wszędzie tam, gdzie był
były dostępne grunty. Tworzono w związku z tym specjalne grupy zwane Osmanami, na których czele stał wspomniany wcześniej majster. I kiedy pod koniec XIX stulecia na Sambii zarzucono kopanie, dlatego gdyż te kopanie dosyć powierzchowne nie przynosiło określonych rezultatów, zainteresowano właśnie się terenami nadnarwiańskimi, tylko że wtedy wiele gruntów zostało jakby były gruntami państwowymi i w związku z tym wtedy rząd gubernialny postanowił na licytacjach oddawać grunty leśne w dzierżawę. I były one w takich leśnictwach jak Wizna, Rajkrut, Mały Płoc, Kolno, Nowogród, Ostrołęka, Przasnysz, Półtusk. Z tym, że rząd gubernialny bezpośrednio tym nie zawiadował, tylko powierzał to służbie leśnej. I z tego, bardzo proszę, z tego okresu mamy, proszę Państwa, tutaj mapę. To są tereny bursztynodajne, to jest mapa opracowana przez Adama Hednika do jego publikacji dotyczącej bursztyniarstwa na terenie Krupiąszczyzny. W XIX wieku około 100 kopalni było na terenie odkrywkowym typu skrzynkowego. Oczywiście mówiąc o kopalni, nie myślę o kopalniach te, które są kopalniami na Śląsku. To były kopalnie typu skrzynkowego, zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. Kopalnie, które mogły do głębokości około 8 metrów wydobywać bursztyn. Problem był przede wszystkim, jeżeli chodzi o wodę, tak zwana żygawica, czyli woda, która była pomiędzy warstwami pod tym piaskiem, ale też sobie z tym dawano rady. Mimo to nie głębiej niż 8 metrów tego rodzaju kopalnie odkrywkowe były wykonywane. I teraz najpierwszą kopalnią, która na terenie Krupiąszczyzny występowała, to była w leśnictwie Łacha, zwanym później Kupiskie, następnie Nowogród. Obejmowała ona lasy dawnej Puszczy Nowogrodzkiej, rozciągającej się od Pisy, aż po rozległą dolinę do Szkwy i Rozogi. Z kolei największą kopalnią była kopalnia w leśnictwie ostrołęckim, zajmująca powierzchnię około 1000 km kwadratowych, i w latach 1818-1822 codziennie do wydobycia w niej przystępowało od 2 do 3 tysięcy robotników. Także to było, powiedzmy, wydobycie na skalę przemysłową. Oczywiście to było wydobycie sposobami dosyć prostymi, ale ilości bursztynu, które wtedy uzyskiwano, to był okres największego wydobycia. Kiedy w 1864 roku ukaz carski ogłosił uwłaszczenie chłopów, ponownie wzrosło wydobycie bursztynu nad Narwią. Tutaj Państwo macie znaleziska i kopalnie bursztynu na Kurpiach, które obejmują zarówno wiek XVIII, jak i XIX. Jest tutaj legenda, w zależności od oznaczenia są to określone miejsca, czy też kopalnie, czy też znaleziska pojedyncze. I przy okazji także informacje, gdzie te zbiory można zobaczyć. Bursztyniarze w poszukiwaniu kopalni bursztynu przenieśli się do lasów prywatnych, na tereny ogólnowiejskie, a często na swoje własne. I w tym okresie kopaniem zajmowali się głównie Kurpie. Przy czym terytorium eksploatowane było, ograniczone było przez Chorzelek, Krasnosielc, Ostrołękę, Nowogród i Kolno. Początki tego drugiego okresu związane są także z pewnymi wydarzeniami, które miały miejsce na terenie Krupiąszczyzny. Główne nasilenie to są lata 1875-1880, ale też w latach do 1900 kopalno bursztyn, mianowicie w lasach w Łysych, Pupkowiźnie, Turośli, Wanacji, Zalasie, a także i w Dąbrówce. W 1880 roku miały dosyć takie wydarzenia na terenie Krupiąszczyzny związane z zwiększoną zainteresowaniem wydobycia, mianowicie susza zniszczyła zboża i przyczyniła się do rozprzestrzenia pożarów, które powstały od pioruna i objęły część kadzidła oraz wieś Lipniki. A także w samym roku burza gradowa spustoszyła północ Krupiąszczyzny, niszcząc całkowicie plony we wsi Cięć, Myszyniec, Wolkowe, Niedźwiedź, Dęby i Łyse.
A zatem to też było powodem do tego, że było to większe zainteresowanie bursztynem, który można było oczywiście wydobyć, ale przede wszystkim go można było sprzedać. Handlem oczywiście zajmowali się głównie Żydzi, przy czym on stąd był przeważnie wywożony właśnie gdzieś w tereny nadmorskie do Warszawy, chociaż na przykład na terenie Kurpiuszczyzny były też i warsztaty, które zajmowały się obróbką. Najbardziej znany to jest warsztat, który był w Ostrołęce, firma Bernstein, która produkowała głównie wyroby dla, powiedzmy, kupców miejskich. Natomiast okres ten jest okresem bardzo ciekawym, jeżeli chodzi o Kurpiuszczyznę. Mianowicie w tym okresie rozwinęło się jakby obróbka bursztynu na terenie Kurpiuszczyzny. I to, że on w różny sposób trafił do kultury, czy też materialnej, czy nawet duchowej Kurpiuszczyzny, to jest okres właśnie końca XIX wieku. Chętnik podaje, że bursztyn wydobywano w 26 miejscowościach powiatu Pułtuskiego, Makowskiego, 13 Przesnęckiego, 31 miejscowościach powiatu Ostrołęckiego, 23 miejscowościach Kolneńskiego i 9 miejscowościach powiatu Łomżyńskiego. Tutaj macie właśnie Państwo fotografię Adama Chętnika. To jest rekonstrukcja z 1953 roku. Tak wygląda ta kopalnia skrzynkowa. Czyli to są cztery słupy obłożone deskami. Tak jak się kopie studnie, podobnie tu się schodziło z tą zabudową drewnianą. No do tej powierzchni, do tego 5-8 metrów głębiej się nie dało, dlatego że już potem podchodziła ta woda. Jest to napór piasku był tak duży, bo to jest sypki piasek, jego trudno bardzo jest o skok, tak, więc w związku z tym nie można było głębiej. Nie, może być, proszę bardzo. To, że kurpie umieli, że tak powiem, poszukiwać bursztyn, to jest jedna rzecz, ale może przede wszystkim umieli go obrabiać. Tutaj, proszę Państwa, mamy przykłady bursztynu surowego, który jest ze zbiorów naszego muzeum. I parę slajdów, proszę bardzo. Ja tylko może powiem, że tradycja obróbki bursztynu sięga na Kurpiach około XV wieku, przy czym były to najpierw bardzo prymitywne sposoby wykorzystywania takich naturalnych. Tu może, jeżeli można cofnąć, proszę Państwa, ja chciałbym może tutaj Państwu zwrócić uwagę na tą bryłkę. Mianowicie, jeżeli Państwo znajdujecie bursztyn nad morzem, on nigdy nie będzie tak wyglądał jak ten, prawda? On jest wygładzony przez fale morskie czy piasek. To jest bursztyn charakterystyczny z tak zwaną skorupką albo korzuszkiem na zewnątrz. Bursztyn, który musiał przez pewien okres czasu być na zewnątrz. On jest poddany działaniom światła, on jest poddany działaniom powietrza. I te sposoby obróbki były bardzo proste i prymitywne, ale z czasem to jest nasza największa bryłka, 640 gram licząca. O tyle charakterystyczna, że to jest bryłka, która wypełniała powierzchnię między warstwami drewna, zatem to jest ta jej główna, górna powierzchnia. I w pewnym momencie zaczęto używać już narzędzi bardziej jakby udoskonalonych. Tu mamy przykład tak zwanych oprawiarek sznurowych, gdzie siła napędu związana z obróbką jest wykonywana przez to jakby cięciwe, prawda? Tutaj zakładano bursztyn do obrabiania i to są, nie szkodzi, to są następne typy obrabiarek. Może na kołowrotku skończymy. To jest kołowrotek, oczywiście on służył pierwotnie do innych celów, ale prawdopodobnie właśnie w połowie albo przy końcu XIX wieku, w związku z tym, że bursztyniarze musieli mieć jakieś narzędzia, które dawały im możliwość dosyć szybkiego obrotu, żeby uzyskać obróbkę, bursztynu musi być dosyć szybki obrót, więc wykorzystywano ten kołowrotek, jakby przystosowano go do celów do obróbki. Pan Zdzisław tutaj, robiąc pokazy, też tego rodzaju sprzęt jeszcze używa, chociaż ma szybko obrotowe tokarki i może sobie obrabiać to w inny sposób. Proszę Państwa, już będę kończył, przejdziemy teraz już do
ostatnich slajdów, które prezentują wyroby bursztynowe. Najpierw mamy tutaj zawieszki bursztynowe, które były bardzo różnej formy. Pierwotnie to były siekierki, pierwotnie to były takie strzałki, ale najbardziej popularne to są właśnie serduszka, które były darowane, chłopak sobie swojej sympatii darował. Proszę dalej. To są zawieszki bursztynowe już innego typu. Jest to czas i chęci kupców, jak i bursztyniarzy też się zmieniały, w związku z tym i formy też się zmieniały. To są klamerki i spinki. Pan Zdzisław też ma taką klamerkę do kapelusza. Często jeszcze tam były takie pióro pawie, które sprawiło ozdobę właśnie go stroju męskiego. Krzyżyki, bardzo trudny element, jeżeli chodzi o wykonanie, dlatego że dosyć mały. Mistrzowie potrafili także jeszcze na krzyżu zrobić pasyjkę. Fajki. Różańce były bardzo różne, mogły być z krzyżami bursztynowymi lub metalowymi, ale głównie chodziło o wykonanie precyzyjnie paciorków. Kolczyki, bransoletki, guziki. Guziki były bardzo popularne, jeżeli chodzi o szlachtę okoliczną, w sensie otoczenia kurpiorszczyzny, która do swoich strojów bardzo chętnie zamawiała bursztyniarzy guziki bursztynowe, ale także i były wykorzystywane do wyspów i loli guzików, które akurat pan Jerzy, pan Zdzisław nie ma guzików bursztynowych, ale myślę, że czasem pewnie będzie miał. To są też guziki, dosyć charakterystyczne są właśnie tak zwane guziki grzybkowe. To są guziki, były wyrabiane tutaj do właśnie strojów kurpiowskich. To jest ciekawa rzecz, mianowicie na sznurku wieszano taki obwarzanek bursztynowy i dzieci, którym rosły zęby, wykorzystywały je jako gryzak. Oprócz tego były też robione kule do lasek, takie jak tutaj między innymi jest pokazane. Przeskoczyło nam. To są pierścionki. To jest forma, która powstała po II wojnie światowej. To jest wiara nadziei, miłość, taki symbol religijny, który służył jako pojedynczy element ozdobny, ale także, kiedy się przyczepiło do niego uchwyt, był też broszką. I proszę Państwa, chyba najbardziej charakterystyczny element stroju kurpiowskiego to są oczywiście korale. Tutaj jest taka licencja poetyka pana Bolesława Deptuły, naszego fotografa, taka kumulacja bursztynów. Oczywiście mówimy bursztyny, bardzo często bursztyny określane są nasilniki bursztynowe jako bursztyny. Ale następne zdjęcie, najbardziej charakterystyczny zestaw to jest właśnie ten zestaw, czyli trzech nasilników, ten najmniejszy, średni i ten duży, z tym elementem charakterystycznym. Nigdzie w innych nasilnikach nie ma tego elementu, czyli jest ta zawieszka z tym medalionem, przy czym, bardzo proszę, przy czym korale mogły być zarówno gładkie, tak jak tutaj, następne, jak i szlifowane albo rżnięte w kanty, to się nazywa. Trochę niewłaściwie jest tutaj używana nazwa szlif kryształowy, bo to jest szlif facetkowy, ale chodziło o to, że one pod wpływem świecenia słońca dawały takie pobłyski jak kryształy. I to były jakby drugie w kolejności, najmniejsze to były tak zwane menelki pod samą szyją, to były te drugie w kolejności zawieszane i one bardzo ładnie właśnie w słońcu migotały. I to jest następny już ten nasilnik dosyć charakterystyczny z tymi medalionami. To jest w zbliżeniu medalion. Medaliony były albo z Chrystusem, albo tak jak tutaj Państwo macie, z takimi kółeczkami, albo z drugiej strony to było robione i jeszcze miały albo ząbki, albo były gładkie. Następny naszyjnik też. I to jest, proszę Państwa, na tym chciałbym naszyjnik zwrócić uwagę. On dzisiaj tutaj, myśmy go przywieźli, jest na tej małej wystawce. To jest XVIII-wieczny naszyjnik kurpiowski, nasz najstarszy naszyjnik, jaki jest w naszych zbiorach. Jest to naszyjnik, który pochodzi z cmentarza w Nowogrodzie, a dokładnie z cmentarza przykościelnego w Nowogrodzie, kiedy były tam robione prace, prosimy to remontowe, a było to jeszcze za czasów Adama Chętnika. Został on tam znaleziony i potem skompletowany i trafił do zbiorów muzeum. To jest w zbliżeniu ten sam naszyjnik.
To jest naszyjnik, który mamy tutaj też, pokazujemy, to jest około 1800 roku ze złotą monetą. Oczywiście bursztyn też był pewną lokatą kapitału, to też wiadomo. To są już naszyjniki w okresie dwudziestolecia międzywojennego albo powojenne, w momencie kiedy zarówno jak i nie stawało bursztyniarzy w sensie możliwości technicznych, jak i nie stawało bursztynu, elementy te, które się wykruszyły, czyli elementy paciorków, były uzupełniane paciorkami szklanymi. To taki zestaw bursztynów. I proszę Państwa, pewien element ozdoby wnętrza chaty kurpiowskiej, to jest akurat kierec bursztynowy. Oprócz tego były także pająki bursztynowe. Główne elementy to oczywiście bursztyn, oprócz tego słoma i szyszki sosnowe. I to, proszę Państwa, informacja dotycząca już naszego muzeum. To jest mapa, która prezentuje, z jakich miejsc w naszych zbiorach posiadamy właśnie zbiory bursztynowe. Ja miałbym tyle na razie. Chcę tylko jeszcze Państwu powiedzieć, że szerzej jest w tej książeczce. Bardzo proszę, jeżeli ktoś Państwa byłby zainteresowany.